Nic nie ma. Cukier w saszetce, naprawdę. Idą jakieś pojedyncze, ale... No, trochę ich tu będzie zaraz. Krewetki surowe, ser. No tu mogłeś przygotować w sumie jedzenie. Radzisz tam sobie. Tak. Musiałem odbiec, żeby znów nie było tak samo jak poprzednio. Nie wiem, czy pamiętasz. Na mnie tak skurczysynki rzuciły, że już nie miałem nawet jak uciekać. Kurwa, ile jedzenia tu jest, matko boska. Twoje naleśniki chyba wcale nie były takie złe. Krewetka. Kotlet z wieprzowiny. Się, bo jak cały czas się ruszasz, to przygnębienie praktycznie nie czuć, nie? Tak, jak włączysz sobie grilla. Opcje urządzenia, ustawienia. Na 300. Dobra, już mi się tam gotuje. Więc spoko. Wiesz, że tutaj można na tych krzesłach tutaj zasnąć? Wiem. Fajnie wiedzieć. Gotuję, ja sobie wyczyszczę maczetkę. Ta krewetka już się przygotowała? Dobra, idę zjeść margarynę. A to ty nie masz jedzenia? Nie mam naleśniki, ale jak mam coś pod ręką... To się ugotuj tutaj. Już za późno. Upierdolił na surowo, matko boska, żebyś srania dostał. Potem jak zdechniesz, tak jak w tamtej części, nie wiem czy pamiętasz, że graliśmy. Pamiętasz to, że cię tak spadało? No. To właśnie przez to, że się źle odżywiałeś. To tak by the way. Czyli jednak. Tak, tutaj też można umrzeć z tego, że się źle odżywiasz. Taśma naprawcza, to się oczywiście przyda. Jakieś komiksy mamy. Chcesz się napić wybielacza? Spoko, daj. Wypijesz? Jak słyszałem, to nie trzeba nawet, nie wiem, jednej tysięcznej wypić, bo... Teoretycznie tak. Wystarczy, że klikniesz picie, będzie animacja picia i już... Kaput? I już nic nie pomoże. Dobra, odjeżdżamy stąd, jedziemy dalej w górę. Tak dobrze mówię, w górę? Tam jest miasto w sumie i widzę sporo budynków. Co w górę? Chyba, że... A to musielibyśmy się cofnąć. Dobra, nie, to w górę jedziemy. Dobra, czyli do miasta. No w końcu trzeba, no. Nie wiem jak ty, ale ja mogę trochę posiedzieć dziś. No, ja tak myślę, że do 23 max mogę też posiedzieć. Mamy czas na eksplorację. No, jak się rozpędził dziad, no. Dlatego ci pisałem, że pójdę się wykąpać i dopiero usiądę, wiesz, do kompa, bo wtedy wiem, że już mam wtedy czas taki totalnie wolny. Że trochę dzisiaj porobiłem znów, aczkolwiek daję sobie na razie spokój z tą drukarką, czy z tym stolikiem. Dopiero po świętach się za to wezmę. W sensie stolikiem i drukarką chyba, znaczy, bo... drukarka chodzi, tylko to jest rozkręcona na części pierwsze. To tak jakbyś... miał płytę główną wyciągniętą na biurku i wszystkie graty były powsadzane, to oczywiście by działało wszystko, ale to wiesz, tak nieestetycznie to wygląda, no wszystko majta się.
Już czuję to miasto. Ja również. Widzę po ilościach zombiaków. I autach. Ale to jeszcze nie jest źle. Dobra, i pierwsza w lewo do miasta. O, dawaj w lewo, dawaj w lewo. Zobaczmy, co jest w lewo. Miasto to wiemy, jak będzie wyglądać. A takie, wiesz, boczne mogą skrywać różne rzeczy. Na mniejszą liczbę zombiaków. No właśnie, też, też o to mi chodzi. Najlepiej, jakbyśmy sobie znaleźli to jakiś punkt, taki, wiesz, zbiorczy. Chyba da się ustawić odrodzenie w tym miejscu, ale nie jestem pewien. Chodzi ci o minibazę. No, taką wypadową. Zgadza. Prosto. Prosto. Przez las. No nie, no główna droga to jest ta po prawej, nie? Nie ma głównej drogi, co dwie. No i dobra, nie... Nie łap ze słówka. Zresztą to jest trasa, którą... Dobra, wiesz co, chyba źle zrobiliśmy. Albo dobra, chuj, jedź. Jedź. Trudno. Jak przeżyjemy i będziemy wracać, to pojedziemy tamtą. Chyba, że tu w lewo, czekaj. No dobra, to jedź tu w lewo. Chcesz to wykręcić? W lasach ogólnie i tak właśnie na uboczu jest bardzo mało zombiaków i to jest bardzo takie... kuszące w naszej sytuacji. Ja bym proponował pojechać tędy. No to jedź, prowadź. Bo... Tam zrobilibyśmy kółko. No mówię. No, tylko coś tu dużo zombiaków jest. Mini miasto. Jakieś osiedle. Wychodzimy, eksplorujemy. Nie, na razie przejedź. Odkryj mapy, bo może wiesz, na te małe budynki czasem się nie opłaca w ogóle nawet wychodzić. To jest po prawej stronie. Jakieś hangary? To mnie interesuje, nie powiem. Zatrzymujemy? No dawaj. Ale wiesz co, bo ty strasznie daleko jedziesz i większość zombiaków teraz znów triggerujesz. Jakby wiesz, moja strzelba w plecaku. Moment. Chyba, że idę sobie celność poćwiczyć. I zwołać zombiaki z okolicy? Podziękuję. Czyli jak już to iść samemu potestować. Tak. Ja nie chcę w ten sposób się bawić. O, stała jebana. Uważaj. Bierz tą po lewą. Po lewą, nie po lewą. Tą z po lewą. On czasem ma problemy z tym kopaniem tych zombiaków. Dobrze zrobiłeś. Zamykamy wszystko. Tutaj i tak nie ma jakoś specjalnie dobrze. Ty, no ale jest jakiś regał. Grabie, łopatka, śrubokręt, młotek kulkowy. Młotek może bym sobie wziął. Opona zwykła do auta typu sport. Prawa tynkarska, no tak przez szały, nie powiem. I drugi tutaj. To chyba zaraz też musimy iść spać. Nawóz. O, nawóz można było wziąć. Wiadro, worek z piaskiem i nic więcej. Nawóz bierzemy? Bierzemy. On chyba ciężki jest, pod 2 kilo. Dobra, to samochód i... Ja bym samochodem wjechał tu do środka. Chodzi ci ten, co ma drzwi garażowe? Tak. No nie mów, że mnie kurwa ugryzł. I to było dziwne. Taki szybki jebaniec. Na szczęście mnie nie ugryzł, dobra.
Dasz odjechać? Ja nie dom, ja nie dom. Tylko pytanie, czy nasi zamknięty. Ugryzł mnie dziad przy wysiadaniu. No to czemu nie poczekałeś? Nie wiem, myślałem, że da się wysiąść i przepchnąć jakoś, ale... To się przeliczyłeś. No i wiem teraz. Czyli da się? Czekaj, próbuję kliknąć. Zamknij drzwi. Da się. Dobra, to idę. Też zamykamy. No i co, idziemy spać. Tylko ja teraz chyba nie przejdę w drugą stronę. No oczywiście, że nie. Dobra, będę spał na celnym. Ten zamek jest zepsuty, no bez jaj. Aktor przesiedł się. Czekaj, teraz sprawdź. To siedzenie jest zajęte. To w sensie... To jest zepsuty zamek. Przesiądź się. Dobra, tu. Czekaj. No jak zakluczyć wszystkie drzwi? Uj, nie wiem. Dobra, wyłączyłem światło, no to idziemy spać chyba, nie? No ja już. Pierwszy nasz sen w samochodzie. Myślę, że do 5:30. Wyjeżdżamy. Poczekaj. Będę chciał nawóz wrzucić do samochodu. Dobra. Chwila, coś chcę zrobić. Tak na awaryjnie, nie? To znaczy? Okej. Tak gdyby była potrzeba. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie trzeba wyciągnąć broń. Tylko wiesz co, tak szczerze powiedziawszy, jak w ogóle mapa wygląda? My jesteśmy tutaj, tu jest jakieś mini miasteczko. Pojedziemy teraz prosto tą drogą do samego końca, zobaczymy co tam się znajduje. A jeżeli nie, nic nie będzie, to się wrócimy tą drogą piaszczystą i zrobimy sobie bazę w pierwszym domku po blisko tak jakby tej ulicy, nie? Tej głównej miasta. I tam będziemy mieć taką bazę wypadową, gdzie będziemy mogli cokolwiek sobie lutować i nie będziemy się zbytnio bawić. Jesteś w środku już samochodu? Siadam na prowadzącego, odpalam. I tutaj co nie? Tak. Ujedź prosto. Może się uda. Może się uda. Uda się, bo tu nie ma drzew. Widzę, że to jest jakaś polana. Tylko też jest mgła, to... Kurwa las. Przejedziesz śmiało. Przejedziesz tu, tu. O właśnie, i w lewo od razu. I nie ten domek po prawej stronie teraz, tylko następny, tak jakby na rogu. Weź, próbuję chwilowo w nic nie przywalić. Na razie masz czysto. Ale mgła. No ale no w sumie możesz przywalić, jak żadnych drzew ani nic nie ma. Jak tu nie będzie żadnego wjazdu po prawej stronie, a wątpię, żeby był, zatrzymaj się tak w mniej więcej poziomie tych domków, nie? O, gdzieś tu. No, może być. Wyłączaj silnik. Dobra. Nawet w sumie lepiej, że tutaj zaparkowaliśmy, bo przynajmniej nas nie zobaczą. A raczej nie usłyszą, bo zobaczyć na pewno nas zobaczą.
Nie wiem jak ty, ale ja już mam burczenie w brzuszku. Ja sobie zjem swoje naleśniki. No to kurwa, mówiłem ci, przygotuj je. To nie. Zębiaki. Nic nie miało, idzie po prawej kolejny. Weź go. Do zamku lecimy, czy... No tak, trzeba go zabezpieczyć. W sensie, bo to jakieś zombiaki za mną szły, to... A to nie, to musi się wybić. O kurwa, alarm! Teraz lepiej uciekaj, zostaw je. Wracamy do samochodu. Tu się zaraz cała horda zrzuci. Już idzie nawet. Aktor, pospiesz się. Jedziemy prosto. No to nasz plan z naszą bazą wypadową legł w gruzach. Dobra, który dom? No, podjedź w prawo ulicą. Spróbujemy ten mniejszy ogarnąć. Może będziemy mieli takie szczęście, że zombiaki pójdą, wiesz, za alarmem. I w prawo. Dobra, idzie teraz. Czekaj, co to w ogóle jest? To jest jakaś... Tu mamy coś w rodzaju takie mini domki. Nie, to nie, nie, to się nie nadaje. Dobra. Też niby jest duże ogrodzenie, czy wysokie. Aktor, przejdź tu w lewo. A nie, to jest las, czekaj, nie, to jest las, dobra. Nie, nie, to już dobra, prawo, lewo. Prawo, 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 prawo. Tu mamy jakieś inne mini domki. Jest wysoki płot, dobrze widzę. Z wjazdem. Ale ich trochę tu jest. Możemy je wybić zawsze. Dobra. Trochę zatrzymuję się, wyłączam. Najwyżej, najwyżej trochę... Aktor, idzie horda. Duża. Od mojej strony. Nie bij tych samych co ja, bo sobie krzywdę robimy. Będziesz chciał skorzystać z tajemniczej broni, to nie, mów to. Nie chcę. Na razie nam się udało. Idzie jeszcze jeden. Wtedy w zombiakach nic nie było ciekawego. Liczyłem przynajmniej na fajki, ale no niestety się przeliczyłem. Widelec, o. Coś przydatnego. Uważaj na alarm. Jest... A nie, nie to lampa była. I otwarte wszystkie. Za wszystkie te okna pozamykaj, w sensie zasuń zasłony. Czy nie ma światła? Chyba nie ma światła. Ty, tu nie ma światła. A w sensie prądu? Aha. Marchewka, pomarańcza, ser. Szybce. Dobra, to sporo puszek, ale co z tego, jak nie mam otwieracza. A jest coś do czytania, albo coś, co... Ja mam coś do czytania chyba. Książka, czy coś. Mam... czasopisma 4. To wyrzuć chociaż 2. Wyrzucę 4, to nie problem, bo ja nie mam tego problemu w tej chwili. Trochę poczytam.
Opcje urządzenia. W pobliżu nie ma źródeł prądu, no. Tu nie ma prądu. Myślę, że nam kij ogólnie... baseballowy. O, gwoździe. Chcesz go? Ja chętnie. To jest tutaj na łóżku. Przy łóżku. Jedna z takich ciekawszych broni. Robótki własnej. No, te czytanie nie pomaga za dużo. Na stres. Na stres ci chyba nie pomoże. Nie no, fajka zapal. Nie no, ma minus 15. No kurde, nie mamy otwieracza. Ale lipa. Dobra, to ten... A, to jest miejsce odrodzenia, amigo. Nie można tego przejąć. Wektorku, to jest horda. Jakieś wściekłe te zombiaki? Ugryzł któryś? Nie, jeszcze chyba nie. Ale mi panika wpadła. U nóż myśliwski. U gazeta jeszcze jest jak chcesz. Wziąłem ją. Dobra, wziąłem ją. Wziąłem. Dam ci za chwilę. Kolejna na dole, uważaj. Trzech jest. Dasz radę? Myślę, że powinienem. No to okno pozamykane na cztery spusty. Czwarty. Dobra, mam przejście. Kurwa, alarm! Do poprzedniego, dawaj. Ja pierdzielę, pusta chałupa, a alarm. Dobra, wróciłem do poprzedniego. Już też jestem. Drzwi. Nawet i zakluczyłem. Chcesz gazetę? Możesz. Ja się przygotuję tak w razie czego, gdyby było tu jakiś atak, nie? Ja sobie papieroska zapaliłem przy okazji, może mi po węchu nie wyczują. Jestem przygotowany. Nie, myślę, że wybiliśmy większość z okolicy już, ale on się niby skończył. Dobra, idą, jest ich dużo. Dużo czy jeszcze więcej? Znaczy na razie widziałem dwa jak szły, ale nie wiem czy to jest jeszcze sens wychodzić. Bo tylko słyszę, nie? Idzie kolejny. Wszystkie poszły właśnie tam. Wydaje mi się, że jeszcze mogą przyjść. Jakby co pamiętaj, stoję z... Ze strzelbą, no aktor, kurwa, uspokój się. Bronią awaryjną. Uspokój się, gałganie. Planem B. Dobra, no wezmę łom. Jakby tak no, mam nadzieję.
jako plan C. Przejdzie. Zombiak, uważaj. Dużo zombi od dołu. Łomami, czy... No nie, nawet mi się kurwa nie wasz ty, amigo. Ale nie wiem, czy to jest sens tutaj zostać, wiesz? Ja ci mówię, można... Nie ma aktor sensu! No to chwilowo nie wsiądziemy do samochodu. O kurwa, jaka horda. Dobra, plan. Słyszysz? Ej, kurwa, patrzę, gdzie ja to mam. Masz szansę się wykazać. Jak to obrobisz i przeżyjemy i wrócimy do samochodu na spokojnie, to zrobimy tą hordę. Ej, patrzę, gdzie ja to zostawiłem. Kurwa, nie, no bez jaj. O kurwa, ile ich tu jest. Gdzie ty, aktor, jesteś? Aktor. Słyszę, ale nie widzę. A, dobra, widzę. Z domu wybiegłem. Widzę. Uciekamy. I to jest kurwa twój plan, trzy zombiaki i dupa. No panie aktor, jak ty chciałeś hordę zabić? No pokaż mi to. Bo to nie jest ta ze skróconą lufą. Tak, 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 tak. Tamta ze skróconą miała łatwiejszy zasięg. Miała łatwiejsze strzelanie z bliska. Prawda jest taka, że ta strzelba to by co najwyżej mogła, nie wiem. Nic by nie mogła w sumie. Nie strzelaj! Jak ja nawet amunicji w tym nie mam, musiałbym przeładować. No to przeładuj. Tak, no w razie czego. Ale wiesz, przynajmniej sobie poćwiczę celność, nie? Ja więcej tych zombiaków wybiłem z maczety niż ty kurwa z tej zasranej strzelby. W sensie, wiesz, ja w tej mgle też nie widzę koloru. Aktor, ja bym ci tylko chciał powiedzieć, że ty też tu jesteś... Kurwa, na chuj strzelasz! A kurwa, miałem schować. Wziąć cię na wyprawę, kurwa. No teraz to już se możesz strzelać, teraz to już se strzelaj! Tyś nas spalił po całej linii, naprawdę. Totalnie, żeś nas spalił. Ja specjalnie lasami idę, żeby jakoś jeszcze tutaj się uratować. Jak to strzela ze strzelby? Uważaj, po lewej stronie masz. Uciekaj, 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 bo padniesz. Dobra, już nie strzelę, nie chodzę ze strzelbą, spokojnie. Kurwa, zawodnik strzelecki, no. Oj, Jezu. Dobra, teraz spróbujemy wrócić do tej chałupy. Chałupy. A kurwa, ugryzł mnie, nie zauważyłem, dziada. Dobra, masz mnie wydefować. To się pospiesz. Już jestem. Dobra, uciekamy. Chodź, 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 chodź. Dobrze, z tobą lepiej bez ciebie, jak to mówią. Samochód. Ty masz tylko klucze. Idź odpalaj. Siadaj. Tylko na tylnie nie wsiądziesz. Kurwa, jebany samochód! Coś, no, stój! Dobra, już. Oś ty kurwa za dwoma wsią. Dobra, wracamy. Wracamy do tamtego domku, gdzie był alarm. Myślę, że po tych strzałach i tak dalej, to i tak wszystkie się zleciały tutaj. Oj, aktor.
Ale co było nie tak? Strzelba jak strzelba, postrzelam. Weź, bo cię kopnę w dupę. To sobie samemu postrzelam. Później. Ja bym chyba wyminęłem. No maczeta już mi długo nie posłuży. Już nie będzie jednostrzałowca. Nie. Dobra, chyba... Ej. Tu chyba musimy gdzieś wysiąść. Mhm. To stój. Nie gasiłem. Zgaś. Tutaj to nie jest problem. Jest ogrodzenie, więc spoko. Ale mi ten zombiek zrobił bambuko. Jak mnie cholera przez krzaki złapała, no. Tego nawet nie widziałem. Patrzyłem na mapę mniej więcej, gdzie biegnąć i... Ty się obawiasz innym ugryzieniem, tak? No ale w brzuch mnie ugryzł. Będzie się paskudzić strasznie. Próbujemy do tego? No alarmu już nie ma, w teorii. Drzwi też, znaczy drzwi są otwarte. No dziwo, nie poniszczyły tu nic. Zasłaniaj najpierw zasłonę, dopiero potem lutuj. Oprócz drzwi wejściowych. I wiesz co, wydaje mi się, że już nie mamy... to jest garaż. My już nie mamy prądu chyba w tym świecie, wiesz? Takie mam wrażenie. O dobra, sporo zombiaków tam jest. Tak, nie ma prądu już w ogóle. Czyli to już zostały agregaty. Tak, 24 dzień. Dzisiaj wyłączyli prąd. Dopiero teraz się gra zaczyna w sumie. Tylko aktor, zanim jeszcze tu będziemy lutować, musimy wytłuc zombiaki z zewnątrz. Albo? Gdzie kurwa, zaraz strzelę, to zobaczysz. Zobaczysz, zaraz się doigrasz. Nie wiem, o co chodzi. Wiesz, bardzo co dobra, bardzo dobra broń, strzelba JTS 2000. Pomóż mi na zewnątrz z hordą. O, zniknąłem, kończ smutek już inny. I ani trochę nie strzelbą. Ani kurwa mi się wasz. Dobra, dużo rzeczy mnie boli. Znaczy dużo rzeczy, dużo części ciała mnie boli. Ej, ale nabiłem chociaż sobie trochę celowanie. Jeszcze mam brudny bandaż, świetnie.